Wczoraj w Wejherowskiej Filharmonii odbyła się prezentacja filmu 30 lat cudu poświęconego działalności Zofii Kusterskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Rodzinie. Pod koniec 2022 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzinie obchodziło 30-lecie swojego istnienia. Wtedy też pojawił się pomysł, aby powstał film pokazujący jego historię. Pani Zofia wspomniała na głos, rzuciła taką frazę: chciałabym kiedyś nagrać taki wywiad rzeka, opowiedzieć o całym tym stowarzyszeniu. No, ja powiedziałem, że pani Zofio, podejmuje się wyzwania, zrobimy to. I tak do realizacji filmu udało się nie tylko zaprosić ludzi, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami związanymi z panią Zosią, ale także miasto, które wsparło inicjatywę produkcji oraz wraz z Wejherowskim Centrum Kultury zorganizowało jej premierę. Myślę, że to będzie miła pamiątka dla pani Zosi, ale i też to będzie wspaniały moment, kiedy można przypomnieć to wszystko, co robi pani Zosia dla innych. Ona nie robi to dla siebie, ona to robi dla innych, angażując, wpływając energią na innych, żeby nie stali z boku. I za to jesteśmy jej wdzięczni. A wszystko to w cudzie, którym sama pani Zosia nazywa siedzibę Stowarzyszenia Przyjaciół Rodzinie przy ulicy Dworcowej, której poświęcony jest ten film. Bo Dworcowa to tak naprawdę my. My, ci, którzy przyjdą, żeby coś zrobić albo pobyć, albo podarować 1,5%. Także to szczęście, móc czymś takim kierować. Ma naprawdę bardzo duże wyczucie. Jeżeli szuka pomocy dla kogoś, to ona wie, gdzie tą pomoc znaleźć i potrafi zaangażować wokół siebie ludzi. Ludzi, którzy zarażeni wręcz zostali przez nią chęcią niesienia pomocy i wielokrotnie tą pomoc okazywali samemu stowarzyszeniu. Ich historie, ale także historie tych, którzy pomoc otrzymali, stały się podstawą do filmowej narracji. Są zeszyty, które w filmie grają bardzo ważną rolę i też w wspomnieniach pani Zofii, ponieważ są tam zapisane nazwiska wszystkich osób, które uczestniczyły w zajęciach, ile osób dziennie przychodziło, co mniej więcej robiły, więc liczba osób jest przeogromna. I oczywiście w filmie są pokazane te zeszyty, ale jeżeli chodzi o materiały fotograficzne, no niestety nie ma zbyt ich wiele. Więc słowo jest dominujące w filmie i historie, wspomnienia ludzi, którzy przeżywali te momenty. Tych wspomnień nie można było także uniknąć podczas rozmów, które miały miejsce po projekcji filmu, która okazała się swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej działalności pani Zosi Kusterskiej. Spotkanie zwieńczone zostało występem muzycznym Laury Rutkowskiej oraz Artura Sekury, który także od lat związany jest z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny. Skoro wszystko lepiej wiesz, popatrzysz na nas z lotu ptaka, czasem tylko siostra.